Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na temat techniki jazdy rowerem górskim. Dzisiaj porozmawiamy o pokonywaniu przeszkód. W zależności od wielkości przeszkód można zastosować różne techniki. Pierwszy krok to nauka tak zwanego pompowania, a więc odpowiedniej techniki sekwencyjnego odciążania i dociążania przedniego i tylnego koła. Drugi krok to opanowanie techniki jazdy na tylnym kole, określonej jako manual, a więc nie pedałujemy, odciążamy przednie koło, podrywamy w górę i staramy się jak najdłuższy odcinek pokonać, balansując własnym ciężarem ciała nad osią tylnego koła. Trzeci krok to opanowanie techniki określanej jako bunny hop. Oczywiście w naszym przypadku zarówno manual, jak i bunny hop są nieco udawane, bo stosujemy pedały zatrzaskowe. Natomiast technika polega na tym, że do przeszkody zbliżamy się, poruszając na tylnym kole i w momencie napotkania przeszkody podskakujemy. Mówiąc, oczywiście nie każdą przeszkodę musimy pokonywać za pomocą bunny hopa, ale w zależności od wielkości przeszkody możemy zastosować trzy różne techniki. Dla najmniejszych przeszkód wystarczy odciążyć lub podrzucić przednie koło, a tylne koło po przeszkodzie się przetoczy. Nieco wyższe przeszkody pokonujemy odciążając bądź podrywając przednie koło, następnie musimy poderwać tylne koło. Natomiast te przeszkody, których nie możemy pokonać za pomocą pierwszej lub drugiej techniki, warto pokonywać za pomocą bunny hopa, który daje spore możliwości, jeżeli chodzi o wielkość pokonywanych przeszkód. I na koniec specjalnie dla Was wskazówka ode mnie. Z mojego doświadczenia wynika, że wszystkie te techniki, o których dzisiaj rozmawialiśmy, należałoby rozpocząć ich naukę od zastosowania pedałów platformowych i zwykłego obuwia. Nie buty z pedałami zatrzaskowymi, nie buty SPD, a właśnie takie rozwiązanie pozwoli Wam dobrze nauczyć się omawianych technik, a później już docelowo z większą pewnością je wykonywać w butach SPD.